mu brakowało, to takich muzycznych, taneczno-śpiewających początków moich filmików z mojego pokoju, który odzyskałam, ale tylko na czas nagrywania tego filmiku i zaraz się muszę z powrotem wynosić. Mogę się już uśmiechać szeroko, ale jeszcze nie aż tak szeroko i troszeczkę dziwnie mi się jednak głośno mówi, bo miałam wczoraj ściągane szwy, czyli już po całym zabiegu, ale jednak to jeszcze teraz musi się tak dobrze zrosnąć. Nie wyglądam już jak chomik, ale jak chomik się, powiem szczerze, troszeczkę jeszcze czuję i troszeczkę jest jeszcze takie napięcie w środku buzi. tak naprawdę jest, także... A wybaczcie mi, jak czasami będę tutaj jakoś grymasić. Dzisiaj mam dla Was Q&A. Na Facebooku zadawaliście mi przeróżne pytania. Ja sobie kilka z nich wybrałam, a tak naprawdę to kilkanaście. I na nie Wam dzisiaj odpowiem. Troszeczkę je podzieliłam na grupy Przeprowadzka, Podróże i o Jessie. Także zapraszam do tego filmiku i miłego oglądania. Pierwsze pytanie z serii Przeprowadzka. Skąd pochodzisz z Polski? A więc urodziłam się w Lublinie, ale w Lublinie nigdy nie mieszkałam, tylko się tam urodziłam, a wychowałam się i mieszkałam w Złotoryi obok Legnicy, obok Wrocławia. Jest to cudowne, piękne miasteczko i każdemu polecam zwiedzenie Złotoryi, bo jest cudowne. Dlaczego i kiedy wyjechałaś do Niemiec? Nie była to moja decyzja. Wyjechałam w roku 2006, 9 lat temu, jak miałam 12 lat i tak jak mówię, nie była to moja decyzja, była to decyzja moich rodziców, mój tato już tutaj pracował bardzo długo i ja, moja siostra i moja mama po prostu przeprowadziłyśmy się do niego. Ile czasu zajęło Ci nauczenie się języka niemieckiego? Ja po przeprowadzce poszłam do 6 klasy i miałam taki kurs właśnie dla obcokrajowców, gdzie była jedna nauczycielka i było nas może 10, 12 i tam uczyliśmy się języka niemieckiego i zajęło mi to jakiś rok. Po roku mówiłam płynnie, mówiłam bardzo dobrze, bez błędów, jednak takie rozbudowanie słownictwa na taki poziom, jaki mam teraz, to około 3 lat. Czy myślałaś nad powrotem do Polski? Tak, tak. Oczywiście, że myślałam nad powrotem do Polski i miałam się przeprowadzać do Polski już w tym roku, w październiku, na studia, ale tak jak zwykle coś mi się odmieniło i stwierdziłam, że jeszcze nie chcę iść na studia i dlatego na razie do Polski się nie przeprowadzam, a może jednak tak? Nie wiem, zobaczymy jak to będzie, ale jeśli pójdę na studia, to tylko w Polsce, we Wrocławiu. Pierwsze pytanie z serii podróży. Skąd miłość do podróży? Moja miłość do podróży, ona tak przez lata się rozwijała i stawała się coraz większa. Ja zrozumiałam po prostu, że podróże dają mi bardzo dużo, że zmieniają mnie w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Otwierają mi oczy, ja przy podróżowaniu poznaję niesamowite tych ludzi i tych ludzi mogę teraz nazwać moimi przyjaciółmi, poznaję nowe kultury i jestem, powiem szczerze, bardziej otwarta tak naprawdę na wszystko i stąd ta wielka, wielka, wielka miłość do podróży. Jaki pierwszy kraj zwiedziłaś? Muszę się zapytać mamy. Mamo? Okej, spytałam się moich rodziców właśnie i po raz pierwszy za granicą byłam we Włoszech. Jaki jest Twój następny cel podróży? Ja tego Wam oczywiście nigdy nie zdradzam i może zagramy sobie znowu w grę, którą już znacie, dokąd lecę, także w komentarzach możecie pisać dokąd lecę, a tak naprawdę jadę, bo wyjeżdżam za tydzień. Jest to taka bardziej wycieczka niż podróż i nie jest to wcale aż tak daleko od Frankfurtu, dlatego macie tym razem podpowiedź i możecie zgadywać w komentarzach, gdzie jadę. Jakie odwiedzone miejsce najbardziej Cię zaskoczyło? Fajne pytanie, także fajne pytanie, plusik za to pytanie. I jest to miejsce, w którym ja byłam w tamtym roku. Po pisemnych maturach stwierdziłam, że muszę sobie gdzieś na parę dni wyjechać i zdecydowałam się właśnie na jedno miejsce, które tak czy tak chciałam zobaczyć. Ale nie miałam, Wam powiem szczerze, żadnych większych oczekiwań, ani tak naprawdę nie myślałam, że będzie to jakieś super wow miejsce. Jednak poleciałam tam i zwaliło mnie to miejsce na kolana, zakochałam się w nim po uszy i jest to Madryt. Naprawdę, ja nie sądziłam, że tak mi się tam spodoba i to jest właśnie taka rzecz, która mnie zaskoczyła najbardziej. Zaskoczyło mnie to, jak to miejsce mnie urzekło, jakie jest magiczne, jak ma cudowną atmosferę i klimat ludzi, jedzenie, zabytki, jakie jest piękne i wszystko. Także najbardziej zaskoczył mnie Madryt. Co wpływa na wybór krajów? Też bardzo fajne pytanie i jest to oczywiście z jednej strony kultura. Bardzo chciałabym polecieć do Maroko, bardzo bym chciała polecieć do Indii, aby właśnie poznać tą kulturę, poznać te kraje. Często inspirują i mają taką swoją rolę, jeśli chodzi właśnie o wybór. Są przeróżne zdjęcia, są przeróżne artykuły na blogach, w magazynach, różne dokumentacje, a także ludzie. Ludzie, których ja poznaję wszędzie. Poznałam ich może na końcu świata, poznałam ich może na imprezie, na targach muzycznych. Są to ludzie, których
których ja chcę odwiedzić. Są to ludzie, którzy mogą mi powiedzieć dużo o właśnie swoim kraju, pokazać mi wszystko, opowiedzieć o swojej kulturze, tradycjach. Także ludzie mają też zawsze bardzo duży wpływ. Bardzo duży wpływ na wybór krajów, do których lecę, jadę, wyjeżdżam. Nocując u obcych ludzi nie masz obaw. Oczywiście jakieś tam malutkie obawy zawsze są, jednak w moim przypadku są to ludzie sprawdzeni, ludzie, którzy mają bardzo dobre referencje, przede wszystkim od dziewczyn, od młodych dziewczyn, które podróżują same. Także nie mam takich obaw, że ktoś okaże się być kimś innym niż w internecie, bo jednak jest to wszystko bardzo sprawdzone. Bardziej są takie obawy, czy ja z tą osobą się dogadam, chociaż ja jestem takim właśnie człowiekiem, który dobrze dogaduje się ze wszystkimi, nieważne czy lat 10 czy 60, nieważne jaka religia, jaka kultura, skąd pochodzi, jaki język, jak wygląda i tak dalej. Ja się dogaduję naprawdę bardzo dobrze ze wszystkimi, co zaskakuje dużą ilość ludzi. Także większych obaw tak naprawdę nigdy tam nie mam, jestem bardziej podekscytowana. W którym kraju życie wydaje ci się być ciekawsze i inne od naszego? Jeśli chodzi o ciekawsze, to jest to sprawa indywidualna, bo ktoś może mieć bardziej ciekawe życie mieszkając w małym miasteczku w Polsce niż ktoś, kto mieszka w Nowym Jorku. Także to jest taka sprawa indywidualna i to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, co my z tym życiem zrobimy i jak tak naprawdę my sobie je namalujemy. A jeśli chodzi o inne od naszego, ja jestem bardziej przyzwyczajona, powiem szczerze, do życia w Niemczech i w każdym jednym kraju, w którym byłam, że życie jest zupełnie inne do tego, jak żyją ludzie w Niemczech. Także nie mam tu takiego jakiegoś specjalnego kraju, w którym ten kontrast byłby tak niesamowicie wielki i od razu mogłabym wam dać odpowiedź, tylko jednak jest to każdy kraj. Jak zdołałaś załatwić nocleg w Burj Khalifa? Pytanie, które interesowało bardzo dużo osób i jest to couchsurfing. Ja wam w filmiku 2 miesiące w Ameryce 1 mówiłam właśnie, że ja używam strony couchsurfing. Jeśli chcecie wiedzieć, nad czym to polega, to zapraszam właśnie do tego filmiku. A więc tak, był to couchsurfing. A teraz przechodzimy do serii o Jessie. Kiedy masz urodziny? Urodziny mam 25 czerwca, czyli już niedługo. Dlaczego zdecydowałaś się na nagrywanie po polsku? Będę tutaj z wami kompletnie szczera. Ja uważam, że niemiecki YouTube jest już po prostu tak przepełniony, że on zaraz wybuchnie od tych wszystkich vlogerów i vlogerek. W Polsce są jeszcze właśnie takie małe luki, jak na przykład ktoś, kto nagrywa lifestyle'owo, ale bardziej koncentruje się właśnie na podróżach niż na beauty i tak dalej. I ja tą lukę postanowiłam wypełnić. A także drugim powodem byłoby to, że nagrywanie po polsku umożliwia mi pozostanie w kontakcie z językiem ojczystym. Ile masz centymetrów wzrostu? Ja jestem wysoka, mam 1,76 m. Masz jakieś zwierzęta? Oprócz mojej młodszej siostry nie. W jaki sposób znalazłaś się na Fashion Week w Berlinie? Zostałam zaproszona. Może dużo osób o tym nie wie, ale ja mam bloga. Bloga mam od roku 2012. Po angielsku i po niemiecku. Znajdziecie też artykuły niektóre po polsku. I ten blog tutaj w Niemczech, powiedzmy może tak, nie jest anonimowy, czyli zna go kilka osób i umożliwia mi on właśnie wyjazdy na Fashion Weeki, chodzenie na różne pokazy, chodzenie na różne imprezy, na różne eventy modowe tutaj w Niemczech, branie udziału w różnych warsztatach i tak dalej. Także tak właśnie znalazłam się na Tygodniu Mody w Berlinie, zostałam zaproszona na pokazy. Opowiedz o aktorstwie. Jest to bardzo, bardzo szeroki temat, zaczynając od szkoły aktorskiej, do której chodziłam, lekcji teatru, zdawania matury, w teatrze, filmach, różnych produkcjach. Także jeśli jesteście zainteresowani takim oto tematem, to możecie mi o tym napisać w komentarzach. Co lubisz robić w wolnym czasie? Lubię jeść. Bardzo, bardzo, bardzo lubię jeść. Lubię oglądać filmy i różne seriale. Jeśli nie podróżuję, jestem w domu, to powiem szczerze, że bardzo lubię spać. Lubię pływać i chodzić na rolki i tak jak chyba każdy spotykać się ze znajomymi. Czego boisz się najbardziej? Oczywiście jestem dziewczyną. Mam takie swoje niektóre lęki, jak na przykład lęk wysokości, ale który zawsze jakoś udaje mi się pokonywać i z nim walczę. Oczywiście pająki. Może nie to, że się ich boję, ale po prostu wykręcają mnie na każdą stronę, jeśli jakiegoś zobaczę. A tak na poważnie, czego się boję, to jest jedna rzecz, o której tak czasami właśnie myślę i jest to takie uczucie niespełnienia, że jak już będę starsza, będę miała uczucie, że nie wykorzystałam swojego życia, nie wykorzystałam swoich szans, jakie miałam i że będę czuła się niespełniona. Dlatego staram się robić jak najwięcej po to właśnie, aby tego uczucia w przyszłości uniknąć.
Jakie masz rodzeństwo? Mam młodszą siostrę, która ma lat 10, czyli jest dokładnie 10 lat młodsza ode mnie. Czym zajmujesz się na co dzień? Pytanie, które wydaje mi się, że też interesuje dużą ilość osób. A więc tak, ja w tamtym roku, w roku 2014 zdawałam maturę i zdałam maturę bardzo dobrze. Po maturze stwierdziłam, że wezmę sobie rok przerwy po to właśnie, aby poznać świat, aby podróżować, aby coś zobaczyć i przeżyć, bo jestem jeszcze bardzo młoda i nie muszę iść od razu na studia. Ja wiem, że w Polsce nie jest to normalne, jednak tutaj w Niemczech to jest zupełnie coś normalnego i myślę, że nawet 30-40% maturzystów osób nie idzie od razu na studia, tylko właśnie bierze sobie taki rok przerwy i gdzieś wyjeżdża albo do pracy, albo jako au pair, czyli jako niańka, albo po prostu podróżuje, albo idzie tutaj do pracy, zostaje tutaj i robi coś innego. Na przykład mam kolegę, który wyjechał na taki rok socjalny, jest w Indiach. Mam kolegów, którzy pojechali do Nowej Zelandii, do Australii, mam koleżankę, która jest w Ameryce, która pracuje jako au pair, także bardzo, bardzo dużo ludzi tutaj wyjeżdża i chciałabym, żeby w Polsce było to bardziej popularne, bo myślę, że jest to właśnie taki rok, który niejednej osobie może bardzo dużo dać. Masz prawo jazdy? Nie mam. Nie mam, ale muszę niedługo zrobić. To znaczy przydałoby się już teraz je zrobić. Następne pytanie, co chciałabyś robić w przyszłości? Ja w przyszłości chciałabym być choreografem pokazów i stylistką, czyli coś podobnego, co robi pani Katarzyna Sokołowska. Było też pytanie, czy interesujesz się modą? Ja wam mogę odpowiedzieć, ja się bardzo interesuję modą, tak jak wam już mówiłam, mam swojego bloga, ale robię też dużo innych rzeczy, na przykład miałam praktyki u jednej z najlepszych stylistek tutaj w Niemczech i przez nią miałam też okazję pracować dla magazynu Interview, który jest z jednym z najbardziej prestiżowych magazynów na świecie. Tutaj jest wywiad z niemieckim reżyserem. Ja miałam właśnie być, miałam okazję być asystentką stylistki na tej sesji zdjęciowej i tutaj nawet pisze styling asystent Jessica Jersey. Nie widać tego dokładnie, zrobię wam przybliżenie. Ale takie pierwsze kroki już właśnie w tym kierunku są zrobione poprzez to właśnie, że wyjeżdżam na tygodnie mody w Berlinie, poprzez to, że kiedyś pracowałam sama jako modelka, mam bardzo dużo kontaktów w tym właśnie środowisku i to jest właśnie coś, co chciałabym robić w przyszłości. A dlaczego? Bo mnie to pasjonuje. Dlaczego w tobie drzemie taka wielka energia? Nie wiem! Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ja ani nie piję żadnych Red Bulli, ani żadnych napojów energetycznych. Nie piję kawy, to znaczy nie codziennie. Czasami może raz na dwa tygodnie napiję się rano kawy, ale skąd ta energia się bierze? Nie mam zielonego pojęcia. Ona po prostu jest. Jest tutaj zawsze, dzień i noc. W jakich sklepach najczęściej kupujesz? Jest to już ostatnie pytanie. Najczęściej kupuję w Zarze. W komentarzach możecie mi właśnie chętnie odpowiedzieć na te trzy pytania, czyli dokąd jadę? Nowa gra, nowa zgadywanka. Następnie, czy chcielibyście osobny filmik o aktorstwie, o szkole aktorskiej i tak dalej i może jeszcze filmik właśnie o modzie, o moim blogu modowym, o tygodniach mody i o różnych eventach, imprezach i o może mojej małej karierze asystentki, stylistki. Także o tym wam mogłabym też dużo opowiedzieć. I możecie mi pisać, co jeszcze chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Było pytanie o room tour. Myślę, że zrobię, tak, na pewno nagram. I to by było na tyle. Żegnam się z wami. Niedługo będą nowe vlogi. Kto się cieszy? Ja się cieszę. Okej. Pa, pa. No, idę sobie. Idę na rolki. I zanim zacznie padać, idę na rolki. Oh.